Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera DLC. Kochani, co my dzisiaj będziemy robić? Co my dzisiaj będziemy zarąbistego robić? Szczerze powiedziawszy, sam jeszcze nie wiem. Ale tak, na pewno to będę chciał zostawić. Albo wiecie co, nie. Bo ja troszeczkę głupio robię. To możemy wziąć. I tak, odłożymy te przedmioty, których nie potrzebujemy w tej chwili, czyli... Na pewno ta rękawica, na pewno kryształy do ulepszania, bo to zostawiam zazwyczaj. No i oczywiście szlamy na potki, które też nam się przydadzą. Co to jest? Ogniowy klej, no to nam się nie przyda na pewno. I tak, resztę szrotu sobie pozbieramy. Resztę szrotu sobie pozbieramy. I moi drodzy, osoby, które oglądają mnie zazwyczaj, przynajmniej raz na jakiś czas, mam do was pytanie, nie wiem czy to jest bug, czy co, ale raz na jakiś czas widzę, że jest po 600-700 wyświetleń z serii, no, które na przykład mają, nie wiem, zero komentarzy i tak dalej. I nie wiem, czy to się wam po prostu podoba, czy wam się to nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w stosunku do Original War mam do was pytanie, czy wy chcecie dalszą kontynuację tej serii, bo ja w sumie zrobiłem 4 odcinki, 3 wrzuciłem, ale ten czwarty jest taki dosyć przemilczany, bo się skupiałem na grze. I tak naprawdę nie wiem w tej chwili, czy wam wrzucać dalsze odcinki, czy chcecie to oglądać, czy nie chcecie. Dlatego jeżeli możecie, to śmiało piszcie na właśnie temat tego, czy chcecie dalej zobaczyć serię z Original War'a. Dobra, to sobie jeszcze ogarniemy. Już mamy mniej więcej powiedziane, co chciałem wam powiedzieć. Więc o tyle dobrze. Czy tą wodną sferę mieliśmy robioną? Mieliśmy robioną. I tak, fungusiki, czyli grzyby wymiarowe, one kosztują 12540. To sobie od razu zrobimy to. 12540. No, trochę kasy z tego będzie. Ciężkie metalowe płyty. To kosztuje 4703. 4703. Ja wam tu nie będę ściemniał, po prostu rozpiskę całą, ile co kosztuje, bo jak ja bym miał tak zgadywać wszystkie te ceny i tak dalej, to... No to mogłoby to nam naprawdę dużo dłużej zejść. Jezu, wysłowić się nie potrafię. Nie wiem czemu. Co my potrzebowaliśmy w ogóle do ulepszenia naszego knakla? W sumie tylko kasy potrzebujemy w tej chwili. Szkiełko też by się przydało zostawić, bo szkiełko też się nam przyda. Dobra, chcę do listy życzeń to zostawić sobie. Gdzie ja to miałem pokazane? Tu nie. Ostatni dzień nie wiem czego. Gdzie jest pokazane, co my potrzebujemy? Jestem chyba ślepy. Notatnik, nie. Ej, nie wiem. Gdzieś mieliśmy pokazane dokładnie co, ale nie pamiętam gdzie. Kurde. Szybko wyposaż. To nie to, to nie to. To nie to, to nie to. Ej, nie wiem, naprawdę nie wiem. Tu? Tutaj mamy pokazane, dobra. To możemy już usunąć chyba z tej naszej listy. Łuk, exeter. Też możemy już chyba usunąć. Dobra, czyli na pewno sztabki sobie pozostawiamy. To jest pewne. Jest mi potrzebne to, to. I szkło, które wystawiłem? Nie, nie wystawiłem tego szkła. O tyle dobrze. Ale chyba te wymiarowe śmieci nam były potrzebne. Kurde, nie pamiętam. Znowu muszę się przejść. Taki dzisiaj będzie trochę odcinek przegadany. No ale raz na jakiś czas muszą być i takie. I tak, ten cały build był tutaj. Tak, te śmieci są potrzebne. W ogóle wszystko jest potrzebne. Folijka również nam jest potrzebna. Metalowe płytki też są nam potrzebne. Dobra, to ja sobie to pozapisuję. I od razu na drugi... Nie, to nie. Drugi też poziom sobie to ogarniemy. I gitara. Czyli tak.
Teraz mamy pokazane, co jest nam potrzebne. Na pewno to jest potrzebne i to jest potrzebne. Toksyczny płyn. Toksyczny płyn. 2558. To sobie oczywiście wystawimy. 2500... 558. Możemy za 550 wystawić. I to był jeszcze ognisty kamień oraz fragment kości. Fragment kości też tyle samo. 2550 możemy wystawić. 2550. 2550 jest. Dobra. Ogniowy klejn. No, czy my to mamy tutaj? Chyba nie mamy. Jak to się w ogóle nazywa? Fragment kości, to nie to. Ogniowy klejnot. Tego chyba nie mamy. Tego chyba nie... A nie, mamy. 1870, dobra. To tego już nie potrzebujemy. Za chwilę otwieramy sklepik. W tej skrzynce to w ogóle sobie zostawmy. O, skamieniała kość. To sobie też weźmiemy jeszcze. To nam się przyda. Tutaj zostawmy sobie przedmioty do enchantu. Czy do enchantu? Do upgrade'ów. O kurde, co ja zrobiłem? To zabieramy. Nie to chciałem. Dobra, mniejsza. To zostawiamy, to sobie ładnie uporządkujmy. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. I tutaj są również przedmioty, które sobie weźmiemy. Psuty Morgenstern, tego nie wiem, za ile mogę wystawić, ale na razie to zostawmy. Notatki. Notatki sobie oczywiście też wystawimy, żeby nie było. One mogą być drogie. Historia technologiczna. 26400. One są w ogóle po takiej samej cenie. 26400. Które się nie stakują, no ale niestety. I dobra, otwierajmy ten grajdołek. Aby więcej czasu nie tracić. Aby więcej czasu nie tracić. Ej, coś was mało tutaj dzisiaj. Czy ja tutaj nie dałem ceny, naprawdę? Zaraz ktoś by miał za friko. 26400. Trzeba to ustawić. Dobra, wszędzie ceny już są. O, i tutaj nie ma ceny. A, żebym zwalił to. Jak ja tam to ustawiam? Kurde, nie wiem. 26400. Git. Dobra, fungus pierwszy już dobrany. 12540. Świetnie. Miejmy nadzieję, że złodziei nie będzie. Dobra. Kolejka jest kolejka, wiem. Spokojnie, spokojnie. Nie pchajcie się. Dla każdego chyba starczy. No, to było za tanio. Ale dobra. Chciałaś, to masz. Oj, to też jest chyba za tanie. To jest za tanie. Czy ja na pewno dobrą cenę zauważyłem? Nie, no 26400. Tech History. Tak? Tak. No dobra, dajmy za 26600. Dwie stópki drożej. Bo co jest ewidentnie za tanio? Czy on mi dał 24 tysiące na piwku, naprawdę? Dobrze zauważyłem? No, tu trzeba pomóc komuś. Doradzić. Kurwa, nadal za tanio. Nadal za tanio. Martwi mnie to. Nie wiem, 27 tysięcy? Co najwyżej ktoś z niechęcią no to spojrzy, trudno. Jego problem. Naive Merchant? Co to za osiągnięcie? Aż tak tanio? Kurde, naprawdę? Ej, cennik mnie kurde oszukał. Cennik mnie zrobił bambuko. Ale zostałem zrobiony.
Jak dziecko. Bo w sumie o was zapomniałem. Możemy spróbować. Notatki marionetki Barda. Nie, tego to nie chcę. Tego nie chcę. To jest ciężkie do zrobienia. Dobra, skamieniała kość. Skamieniałą kość możemy sobie sprzedać za 12540. 12540 golda. To jest to samo, prawda? Prawda. Plastikowa tkanina. Gdzie to jest? 4700. Jak widać, wcale te ceny nie są takie, jak powinny być, ale okej. Notatki o strumieniu energii. Gdzie to może być? Kurde, nie wiem. Nie widzę tego. Czyli tego nie sprzedajemy na razie. Klejnoty. Klejnoty, moi drodzy, kosztują 19880. 19880. Dobra. Też sobie to oczywiście weźmiemy. Kupujcie, moi drodzy, kupujcie. Czysty kwas mamy już zrobiony. Kondensator. Kurde, weź to znajdź. Nie pamiętam, jak się nazywał kondensator. Dobra, potem to ogarnę. Nie pamiętam. Chyba, że cena była, ale wątpię, nie było ceny. Właśnie. Za drogo? No chyba cię w domu biją. Taki szrot kupujecie naprawdę? Panie i panowie, bez przesady. Większy napiwek zostawiłeś w sumie niż to kupiłeś. Oho, doradztwo finansowe. Proszę. To 25 tysięcy. Nie, no genialnie. Genialnie. Dobra, mamy trochę tej kasiutki. 606 tysięcy już. A teraz się zastanawiam, czy lepiej zrobić upgrade broni, czy robimy upgrade sklepu. Trochę mnie ten upgrade sklepu korci, naprawdę. Dobra, już tu nic nie ma, zobaczymy jeszcze jakieś skała wolframowa. No możemy spróbować, pozostało 4 dni. Lutownica. No też możemy spróbować. Zamykamy ten pierdolnik. Ile my tam zarobiliśmy? 744 tysiące. Nie, no ładnie. Ładnie. Czy ty nam możesz zrobić ten sklepik? 500 000. Dobra, robimy sklep. Na pewno ci się spodoba. Złota rączka. No i proszę. Najlepszy sklep w całej Rynioce. Nadal nie chcesz zmienić nic z zewnątrz? Technologia wymiarowa pomogła nam zmienić go od wewnątrz, ale nie z zewnątrz. Trzeba zachować tradycyjny ryniocki styl dla turystów. Mamy robota. Sprzątającego. Tylko szkoda, że tylko to. O, i możemy go popychać. Genialne, ale powiem wam szczerze, że tak się w sumie tu niezbyt zmieniło. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Nie jest podpisane. Sale to raczej nie jest. Więcej miejsc, trochę skrzynek, ale tak to... No tutaj się nic nie zmieniło. Trochę żałuję wydanej kasy, powiem szczerze, osobiście. Takie 2 na 10 bym powiedział, no tylko tyle, że dostaliśmy robota. Oj, słabe to było, naprawdę słabe to było.
Miasto jeszcze nie może mi nic inwestować, a w sklep również nie. Czyli wszystko, co mieliśmy, to już mamy. No dobra. No dobra, to teraz musimy iść sobie odbić kasę na nasze ulepszenie, niestety. Kurwa, na chuj nam ten robot? I co ta skrzynka robi? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, to zabieramy. To zabieramy. Potki sobie możemy wziąć na razie. Te musimy, albo te małe może. Musimy je wykorzystać. Sprzedać raczej ich tak nie sprzedamy, więc. Będzie taki szybki run na jakieś surowce. O, to dobry pomysł. Szybkie rany na surowce. Myślę, że tak z 5 odcinków może będzie z naszego Moonlightera. Nie wiem, może więcej. Wniesie na piętro drugie, czyli to nam dało. O kurde, faja. Od razu drugie piętro. Ciekawe, czy to jest w ogóle jakiś boss. Lok podróżnika 2. Czekajcie, bo. Ej, czemu ja mam łuk? Halo? Dobra, straciliśmy dwa życia w sumie. Dobra, siadło. Mamy to. Tylko tak, na pewno będziemy musieli sortować teraz rzeczy, które bierzemy, bo ewidentnie co po niektóre rzeczy nam nie są potrzebne. No tak, świetnie. Bardzo fajnie. No i trzeba uważać, jak nas ten dziadyga atakuje. Ało! Au. Czemu ja tego nie używam? No bo to jest słabe w sumie. Au! A mi zawalił. Jeszcze spadł. To będzie szybkie, to będzie szybkie. Ja już tu wszystkie potki mogę zużyć. To będzie mega szybkie. Ale tak jak powiedziałem, niezbyt to jest przejście na jakiekolwiek mocne surowce. O, ciebie trzeba się pozbyć jak najszybciej. Teraz trochę żałuję, że jednak ulepszyłem sklep, a nie swoją broń, bo ewidentnie no kulejemy z obrażeniami. Co tutaj będziemy o tym gadać? No, taka jest prawda. Obrażenia kuleją nam na maksa. Dobra, siadło, fungus. Sam fakt, że my tyle. Ładna będzie dupa jasna. Kurwa, nie mogę. Drugi poziom lochu jest przerąbany. Nie, no, ja chcę stąd wyjść. Ja chcę stąd wyjść. Ja chcę stąd wyjść. Drugi poziom lochu podróżnika jest przerąbany. Mega przerąbany. Naprawdę jest przerąbany. A? No kurde, przestań. Slajmy są głupie, nie lubię tych slajmów. Nie lubię tych slajmów. Dobra, może coś fajnego? Może coś fajnego, proszę? Wow! Wow! Co to jest? Halo, gro, co ty mi dałaś? Mikstura PZ5? Monety. Tego nie widzieliśmy jeszcze. To sobie to oczywiście zabierzemy, choćby nie wiem co. To też nam się przyda w ogóle. To ja bym. Może nie to, że zostawił, ale. Ale.
I sobie to poprzenosił, bo to jest ewidentnie tańsze. Tak samo to ciężkie metalowe płyty 4700, a to 12 tysięcy, no to ewidentnie. Lepiej to sobie zostawić. No. Slime, kogo ty atakujesz? Ty gałganie. Dobra. Siadło. Ale z takim tempem to my naprawdę nic nie zrobimy. Lecimy na trzeci poziom. I tu się możemy cofnąć. Tylko czy ja chcę? Masz więcej fragmentów szlamu? Jednej pół tysiąca za potki. Drogo, typie, drogo! Portal jest już otwarty. Nic więcej. No ale ty nam nic nie chcesz sprzedać. Dobra, to jeszcze nie. Jeszcze myślę, że możemy sobie poeksplorować przynajmniej kilka miejsc. Mamy full HP. O, na przykład tu nas nie było jeszcze. Dziennik poszukiwacza 10. Dałem im wszystko, całe moje życie. Przez lata ciężko pracowałem przy tej maszynie, aby wydobywać to, co należało do innych. A teraz po prostu mnie zostawili. A to już czytaliśmy. To już czytaliśmy. Nie wiem, czy przeżyję, ale mam nadzieję, że przeżyję. Czołg, przestań. Ale wywaliło. Z tym lasem, jak zwykle. Noż ty gnoju. Umieraj mi. Umieraj mi, proszę. Sekretów żadnych jeszcze nie zauważyłem, powiem osobiście. Nic a nic. Dobra. O nie, o nie. Panie kamyczek, proszę się uspokoić, uspokoić. O. Dobra, siadło. Jadło? Pyk, nie macie. Dawać kasiutę. Albo innej te maski. No właśnie, tego właśnie nawet chciałem. Tego kurde chciałem. No i co, i to jest koniec poziomu? Koniec poziomu. Koniec poziomu. Więc myślę, że dla pewności teraz już powinniśmy mieć chyba z tego 500 tysięcy, czy nie będziemy mieć 500 tysięcy? Może i będziemy mieć 500 tysięcy. Chociaż dużo szrotu jest. Dużo szrotu. A potem może być ciężej. To i tak jest już 23 minuty odcinka, więc no wydaje mi się, że możemy zrobić jeszcze jeden handel, ulepszyć sobie naszą broń i myślę, że na razie starczy. W następnym odcinku skupimy się już całkowicie na exploringu. Mam taką nadzieję. Przynajmniej mam taką nadzieję, więc sobie otwórzmy ten nasz sklepik. Otwórzmy sobie sklepik. Nie wiem, co my teraz możemy tutaj robić, w sensie jakie mamy benefity dodatkowe z tego, że ulepszyliśmy ten sklep. Końce kosztują 12 540. 12, Jezu, nie to, 12 540, to jest tyle. Dobra, i sobie to wyciągnę, bo nie wiem, czy przypadkiem te końce nie są przydatne do czegoś. Ale sobie to sprawdzę. Chyba nie. Koniec nie słucha do niczego przydatne. Nie, ewidentnie nie. Chyba, że do broni jeszcze mogą być przydatne, ale wątpię. Na całe szczęście też nie. Czyli z czystym sumieniem możemy owy przedmiot sprzedać. Pyk, 12 tysięcy. Detonator bomb. Kosztuje 8500. Troszeczkę zawyżymy cenę, no ale cóż. 8500. To ceny znamy. Ciężkie metalowe płyty również znamy cenę. To możemy sobie tu włożyć. Oj, chyba jednak nam nie starczy kasiuty.
Oj, chyba na pewno nam nie starczy kasiuty. Niedobrze, niedobrze. My w sumie chyba coś zainwestowaliśmy wtedy u tego bankiera, ale... Czekajcie, a właśnie, może to jest ten ostatni dzień. Ej, ja nie pomyślałem o tym. Ostatni dzień czego? Ej, dobra, przejdźmy się, zobaczmy, czy ten bankier ma nam coś do powiedzenia. Jestem teraz ciekaw. Panie bankier, pamiętaj, to ostatni dzień na wyjęcie pieniędzy. Wiem, o co z tym chodzi. Zainwestowaliśmy 10 tysięcy, a w tej chwili mamy 5, nie. Tak, to rośnie. 6 dnia będziemy mieć 17 tysięcy. No dobra, wyciągamy. O tej pieniądze interesy z tobą to czysta przyjemność. Jutro mu damy więcej. Coś mi się wydaje. I nawet chyba nam starczy. Resztę, którą będziemy mieć teraz z tego handlu i z ulepszenia, czy jak ulepszymy to, co nam zostanie, to w sumie zainwestujemy właśnie tego handlarza. Handlarza, bankiera, nie handlarza. Kupujcie, kupujcie. Wiedziałem. Tylko jak zapalę, to z miejsca wleci ptak. Koniec. Paszą won, plaszyno. Dodajemy. Czego ty chcesz? Ja i tak pewnie nie wykonam tego. Duch w butelce? Kurwa, ja takiego przedmiotu nie widziałem. Ty się mnie o to pytasz? Za drogo? Kurde, dwa golda teoretycznie dałem za dużo. No idźcie w cholerę. Czy nam starczy kasiutki? Czy trochę? Ile tam było na ulepszenie? O, jest to tylko materiały. Nie ma kasy. No i może być ciężko, może być ciężko. Tam nie wiem, czy nie 560 tysięcy było. To mnie martwi. A możemy się z kasą nie wyrobić niestety. To jakieś grosze z tego będą właśnie 1100, 524, no to nie są super ceny. Zresztą w ogóle ta loteria w tym lochu jest dosyć słaba. No i chyba nie mamy tego. 154 golda, jest. Weź za więcej, typku. Siedem tysięcy. No i dupa. Tam było chyba 560 tysięcy. Dobra. Nie. Koniec. Wypad. Idziemy ogarnąć, czy coś możemy ulepszyć w tej chwili. Ale wydaje mi się, że to było 560. Tam chyba było 560. Nie, 506. Możemy, zarąbiście. No już 300 DPS-a więcej. Już mamy mistrzostkie pięści 2. Dobra. To już możemy sobie ściągnąć. Tego już nie potrzebujemy. Teraz będziemy ulepszać sobie na poziom 3. I teraz nam jest potrzebne 556 tysięcy. To nie jest dużo jakoś do zrobienia. I powiem osobiście, że chyba lepiej by nam nawet poszło, byśmy poszli do lochu energetycznego. O ile możemy. Bo to też nie jest pewne. Jeżeli loch energetyczny jest otwarty, to jest git. Loch pustynny, czyli loch energetyczny jest tutaj. Technologiczny, przepraszam. I chyba możemy. Chyba możemy.
No i fajno, bo tu były nawet spoko ceny i nie leciał nam syf. A moby były w miarę normalne. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro, a my widzimy się w następnych odcinkach oczywiście z Moonlightera. W następnym odcinku będziemy farmić sobie kasę, żeby się jak najlepiej ulepszyć. Trzymajcie się, hej hej!